dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie na koncercie Usta milczą, usza śpiewa zespołu operetkowego Belcanto pod dyrekcją Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Tak, nasz koncert nosi tytuł Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Tak, będzie dzisiaj śpiewane o miłości, o wspomnieniach, o radości, o czułości, o promykach szczęścia, o namiętności, o żarze serca, bo muzyka to najlepszy język do poruszania serc ludzi na całym świecie. Zatem, szanowni Państwo, usta milczą, dusza śpiewa. Niech wybrzmi ten duet z Wesołej Wdówki. A zaśpiewam go dla Państwa razem z Andrzejem Wiśniewskim. Przy fortepianie Olga Romaszko-Niewiadomska. Olga Romaszko-Niewiadomska. Szanowni Państwo, miłośnie zaczęliśmy. To teraz wybrzmi jedno z najbardziej znanych dzieł Franciszka Schuberta. Jest to utwór napisany na głos i fortepian, który charakteryzuje się bardzo delikatną melodią i romantycznym nastrojem. Tekst pieśni prawi o tęsknocie, o romantycznych pragnieniach, o zaproszeniu dla ukochanej do zejścia w nocną ciszę, by podała swe słodkie usta. Serenada, Franciszek Schubert, a dla nas ten utwór zaśpiewa Krzysztof Hołymczuk.
najmilsze serce twoje. Ukraińskiego kompozytora Mirosława Skoryka. Jest to utwór bardzo często wykonywany, jest duchowym hymnem Ukrainy. Wokalizę wykona dla nas Luba Susłoparowa. Thank you.
zrobić. Nocturn. Z łaciny nocturnus, nocny. Bardzo spokojna, zrównoważona, nastrojowa, instrumentalna forma muzyczna. Nocturn, opus 9, numer 2. Fryderyka Chopina. Jedna z najpiękniejszych i najbardziej lubianych i najczęściej wykonywanych utworów muzyki klasycznej. Wybrzmi fragment, wybrzmi w wykonaniu ucznia Olgi Romaszko-Niewiadomskiej, Bartosza Kałuży. Można kochać wspomnienia o drugiej osobie. Kochać można na pewno ojczyznę. W 1837 roku Heinrich Heine wypowiedział się o Chopinie tak. Polska mu dała ducha rycerskiego i cierpienia swych dziejów. A w tym utworze, w Polonezie Azdur, każda nutka i każdy akcent wre i kipi życiem i siłą, bo bardzo już słaby i chory pisał Chopin do fontany. Ale na końcu tego wszystkiego jest Polska. Świetna, duża, słowem Polska. Ta chwila blisko, ale nie dziś. Może za miesiąc, może za rok, ale Polska. Fragment bardzo znanego Poloneza Azdur, opus 40, również Fryderyka Chopina, usłyszymy w wykonaniu Kai Chodkiewicz, uczennicy Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Kaja Chodkiewicz i fragment Polonez Azdur. Drugiej osoby, to gdzież ta miłość zaprowadzić może, jak nie przed ołtarz. Kto ślub nam dał, duet,
z operetki Baron Cygański Johanna Strausa wykonają dla nas Elżbieta Chojecka i Krzysztof Bukowski. Thank you.
Rząd chór to wybrzmieć winien marsz weselny Mendelssohna. No, chyba nie trzeba przedstawiać tego utworu. Niech zabrzmi zatem. Wykona go dla nas Zuzanna Wdowiarek, uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Zapraszam. Chyba wesele. Wesele, tańce, czy usta milczą, a dusza śpiewa, nie wiem, ale graj, graj rzewnie, graj śpiewnie, serce me zbudź, na jedną noc mi szczęście wróć. Graj, grajże, cyganie. Z operetki hrabina Maryca Emricha Kalmana wybrzmi romans cygański ze słowami Michaliny Makowieckiej, a wykona go dla nas Krzysztof Hołymczuk. Oh!
brawo w końcu, brawo z nami. Jednym z najważniejszych dzieł niemieckiego kompozytora Johannesa Brahmsa jest walc Asdur, opus 39, numer 15. Jak znaleźć możemy w literaturze, wyjątkowa muzykalność, mocna melodia, mocny tradycyjny europejski styl, bo tak jest opisywany, sprawiają, że słuchanie go sprawia przyjemność, ale granie, myślę, że też. Potwierdzi to, mam nadzieję, Kaja Chodkiewicz, nasza 8-letnia gwiazdka, nasz promyczek, uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej, która to wykona fragment owego walca Asdur, opus 39, numer 15 Johannesa Brahmsa. Kaja Chodkiewicz. Brawo i brawami potwierdzają Państwo, że była to przyjemność słuchać tego utworu w wykonaniu Kai. I wracamy do cygańskich rytmów. Ach, cygańska pieśń bajkowskiej Zofii. Przeminie wszystko złe, smutki rozwieją się, serce upoi, czar zapomnę ból i łzy, szczęście powróci znów. Tak śpiewać będzie dla nas Elżbieta Chojecka. Jak kwiat, czarem swym upowiem.
Znów, a Krzysztof Bukowski zaśpiewa, że dawne życie poszło w dal, że dziś na zimę tylko ciepły szal i tylko koni, 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 czyli dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Oczywiście ze słowami Agnieszki Osieckiej, a muzyką Andrzeja Zielińskiego, Krzysztof Bukowski. Yeah.
I owa, Symfonia Wiedur numer 94 Józefa Haydna, zwana też niespodzianką albo symfonią z uderzeniem w kocioł, właśnie taki zasób miała. Otóż Haydn znajdował się w stolicy Anglii wraz ze swym uczniem i chciał za wszelką cenę pokazać, że owy uczeń nie jest w stanie przewyższyć jego umiejętności i przygotował dla niego andante, właśnie owe, z tej symfonii, natomiast to andante zakończyło się zupełnie inaczej, bo zakończyło się nie melodyjnym i spokojnym zakończeniem, tylko właśnie owym uderzeniem w kocioł, co miało zaskoczyć publikę. Ale uwaga, anegdota tudzież prawda mówi o tym, że Haydn, podglądając za kulis, że publika przysypia, właśnie w taki sposób ją obudził. Zadbał o to, żeby owe uderzenie w kocioł spowodowało, że owe chrapanie publiki zostanie zastopowane. Tutaj, szanowni państwo, my nie musimy się martwić o to, że wy śpicie, bo my byśmy wam po prostu nie dali. Co prawda przed chwilą klaskaliście, więc jakby jest to poświadczenie, ale owy fragment tej symfonii wykona dla nas właśnie Karolina Cichy, uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Zapraszamy. Karolina Cichy. Thank you.
młodej adepki sztuki. Gratulujemy. Szanowni Państwo, Funiculi? Funicula. Właściwie chyba nie muszę przedstawiać tego utworu. Jest to pieśń neapolitańska, bardzo znana, napisana w XIX wieku z okazji inauguracji kolei liniowo-terenowej, włoskie funicolare, prowadzącej na szczyt Wezuwiusza. Jest to utwór napędzający się tam, głównie w refrenie po włosku znajdziecie Państwo powtarzające się po sobie wyżej, wyżej, tym wagonikiem, czym wyżej, czyli jammo, 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 je, funiculi, funicula. Natomiast my dzisiaj w duecie z Andrzejem Wiśniewskim zaśpiewamy ten utwór w języku polskim, tak? Mając nadzieję, że włączycie się Państwo w refrenie. Chociażby klaskając, chociaż ja wierzę, że Państwo te słowa będziecie śpiewać razem z nami. Funiculi, funicula. Andrzej Wiśniewski, Klaudia Kulik. I oczywiście Olga Romaszko-Niewiadomska. Aktywne we wspólnym muzykowaniu. Szanowni Państwo, teraz usłyszymy fragment utworu Caprys Niccolò Paganiniego. Och, bardzo trudny utwór i duże wyzwanie dla skrzypków. A co dopiero dla młodych adeptów gry na fortepianie? Przed Państwem Zuzanna Wdowiarek, uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej, właśnie we fragmencie owego kaprysu. Zuzanna Wdowiarek. Thank you.
Państwa, to wracamy do namiętności cygańsko-romansowo-tangowej. Tango, serce. Przebój z filmu Świat się śmieje. I tak Elżbieta Chojecka będzie śpiewać serce, najcudowniejszy w życiu skarb. To baśnie skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar, bo serce to najpiękniejsze słowo świata. Elżbieta Chojecka i tango, serce. Yeah.
wszystko. Szanowni Państwo, teraz usłyszymy dwa utwory w wykonaniu Aleksandra Pietraszewskiego, ucznia Dymitra Romaszko. Pierwszym z nich będzie Kołysanka, Lullaby, opus 49, numer 4 Johannesa Brahmsa oraz walc nad pięknym, modrym Dunajem. Johann Strauss, nic więcej nie trzeba mówić. Aleksander Pietraszewski. Ta tak pięknie śpiewała o sercu, o miłości. Krzysztof Hołemczuk wzywał w serenadzie swą miłość, a Andrzej Wiśniewski będzie prosił o uśmiech i będzie prosił Niną o ten uśmiech. Nino, ach, uśmiechnij się. Oczywiście utwór rozsławiony przez Jana Kiepurę, utwór z filmu Zdobyć cię muszę. Nino, ach, uśmiechnij się. Andrzej Wiśniewski. Oh!
Andrzej Lisiński jeszcze powróci. Szanowni Państwo, to jak już ta Nino się uśmiechnęła, to pewnie by zażyczyła sobie kwiat. Mały kwiat, Le Petit Fleur, muzyka Sydney Bechet, a wykonanie Alicji Mieszało. Mały kwiatek. Alicja Mieszało. Oczywiście Ludwika van Beethovena, Bagatela, Amol, w wykonaniu Dzia i Fej, ucznia Dymitra Romaszko. Dzia i Fej, zapraszamy, zagraj nam pięknie dla Elizy. Thank you.
Dzięki. Dzięki. Zasłużone brawa. Również usłyszymy uczennicę Dmitra Romaszko w pięknym utworze Mariage d'Amour Paul de Senneville jako kompozytor. Czy wiecie Państwo, że błąd spowodował, że przypisywano ten utwór Fryderykowi Chopinowi jako walc wiosenny i ten błąd w serwisie muzycznym, ponieważ ci, którzy chcieli wysłuchać czy wyszukać Fryderyka Chopina, właśnie znajdowali ten walc wiosenny i słuchali. I właśnie ten utwór, właśnie ten błąd spowodował, że utwór odsłuchano 34 miliony razy. Na pewno mówimy, że jest autorem i kompozytorem, jest Paul de Senneville, a na pewno dzisiaj usłyszymy ten utwór w wykonaniu Weroniki Grabowskiej. Weronika Grabowska, uczennica Dmitra Romaszka. Weronika Grabowska. Thank you.
Weronika Grabowska, Maria Janowicz. Weronika Grabowska. Weronika Grabowska, uczennica Wynika 11. Niech wybrzmią brawa dla ciebie. Aż miałam opory, szanowni państwo, żeby wchodzić i przerywać taką aurę. Piękna. Muzyki, czyli piękna. La Vie Rose, życie na różowo. Tego utworu nie trzeba państwu przedstawiać. Napomknę tylko, że słowa napisała sama Edith Piaf. Zauroczona pewnym amerykańskim mężczyzną. Ten utwór usłyszymy dzisiaj w wykonaniu Iriny Puszkariowej. Irina Puszkariowa. Dopiero na jesieni, na wczesnej, we wczesnej jesieni. Powiecie, no ale jeszcze całe lato przed nami, tak. Ale już gdzieś, mając w przyszłości to nasze późniejsze spotkanie, wykonają dla państwa Alicja Mieszało oraz Krzysztof Bukowski
piękny utwór o jesiennych liściach. Jesienne życie, wspomnienia, przemijanie. Alicja Mieszało oraz Krzysztof Hołymczuk. Jesienne liście. Kiedy nadchodzi trzęsienie ziemi i dzielący ich chmur po prostu jest zniszczony. Encounter, spotkanie, muzyka z filmu Turn Left, Turn Light, bo jest to utwór instrumentalny. W wykonaniu uczennicy Dymitra Romaszko, Roxy Wang. Przed Państwem Roxy Wang i Encounter.
Maxi Van. Maxi Van i utwór z filmu Don't Let Them Lie. Czy teraz usta będą milczały, a dusza będzie śpiewała? O nie, te usta będą całować, bo Irina Puszkariowa będzie śpiewać Całować umiem tak jak Tangolita. Tango z operetki Bal w Savoyu, muzyka Paul Abraham w wykonaniu Iriny Puszkariowej. Lat 60. wykonywana przez 13-letniego Robertino. Jamajka, Jamajka, kiedy wydawało mi się, że płonę pod twoim wspaniałym, palącym słońcem, mogłem ugasić moje pragnienie, ale jak mogę uniknąć ciepła mego serca, które płonie namiętnością, jak do ciebie powrócić, jak za tobą nie tęsknić. Jamajka w wykonaniu
moim. Klaudia Kulik. W związku z tym moje będzie drugie. On miał 13 lat, ja troszkę więcej, 14 także. Szanowni Państwo, przedostatni dzisiaj utwór. Jak to pani Olga powiedziała przed chwilą za kulisami, Klaudia, taki zjednoczeniowy, niech i taki będzie jego wydźwięk, Oda do radości Ludwika van Beethovena. Nie trzeba tego utworu przedstawiać, a wykona go Małgorzata Ciechanowska, uczennica Olgi Romaszko-Niewiadomskiej. Dzisiaj jest jej debiut. W związku z tym prosimy o gromkie brawa. Małgorzata Ciechanowska. Dzisiejszego była ta fraza usta milczą, dusza śpiewa, to ja powiem tak, my nie będziemy milczeć, my Państwa żegnać będziemy z pieśnią na ustach, a dokładnie Co się dzieje oszaleje z operetki Księżniczka Czardasza, ale na pewno nasze dusze będą śpiewać i na pewno będziemy do Was śpiewać Kochajcie nas. Cały zespół Belcanto
zapraszam Państwa na scenę. Oczywiście zapraszamy do wspólnego śpiewania, bo podczas dzisiejszego naszego koncertu Państwo wielokrotnie pokazaliście, że i klaszczecie, i śpiewacie z nami, a więc zakończmy ten sezon wspólnie. Co się dzieje? Oszalejemy. Opuścić nam przecież. Artyści mają swoje wymagania. Oczywiście widzimy się w nowym sezonie.
teraz mamy. W każdym razie szukajcie nas na plakatach, tęsknijcie za nami i kochajcie nas, ale też widzę, że czeka pani Ania, więc oddam głos. Zapraszam pani Aniu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja naprawdę bardzo, bardzo chciałabym jeszcze raz serdecznie wszystkim wykonawcom podziękować, zespołowi operetkowi, zespołowi Belcanto, uczniom pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej oraz pana Dimitra Romaszko. Jeszcze raz wielkie brawa dla wszystkich artystów. Proszę Państwa, to jest naprawdę niezwykły wieczór, ponieważ pani Klaudia Kulik otrzymała nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Także ogromne brawa i wielkie, wielkie gratulacje. Dymitr Romaszko. Również ogromne gratulacje. Zapraszam. Dziękuję bardzo, ale to jeszcze nie koniec nagród. Również chciałabym wręczyć wszystkim wykonawcom jeszcze